inny, obojętny film, nie będzie teraz. I a my to jak aktorzy wszyscy. Tylko że reżyser. Módlmy się za was tutaj obecnych, abyśmy wsłuchując się w Jezusowe napomnienia, napełniali się duchem Jego miłości. Ciebie prosimy. Boże, przyjmij prośby, jakie do Ciebie z ufnością zanosimy i zachowaj nas od wszelkiego zła. Przez Chrystusa Pana naszego. Wow.
człowieka, kochać słowo. Maestrze, życzliwą, nawet podpierającemu żyto temu od wypasania krów. Jak biskup bracia uczyli go teatry. Sąsiedzi pokory i skłonu wobec tych, którzy zechcą patrzeć i słuchać aktora. Jest taka fraszka Staudingera. Nie ma ludzi niezastąpionych, rzekł cudzy mąż do cudzej żony. I to bardzo dowcipne. Mówi się często puste miejsce, jak ktoś odchodzi, człowiek niezastąpiony. Inni mówią, nie, nie, każdego da się zastąpić, życie ma swoje prawa. Pewnie ma swoje prawa, życie toczy się dalej. Ta dziura, która powstaje w wyniku odejścia człowieka, to jest coś takiego jak kamień rzucony w wodę. Woda się pofaluje, pofaluje, a potem znowu jest gładko. Ale rzeczywiście... Brak Wojciecha Siemiona jest brakiem niesłychanie dotkliwym. Niezwykłe jest to, że przyjaciele Wojciecha Siemiona w osobie Uli Karola Pietrzaków i nie tylko, że mają w sobie inicjatywę skrzykiwania tych, którzy Siemiona lubili, kochali, cenili, szanowali, i że się odbywają takie spotkania jak spotkanie dzisiejsze, kiedy ludzie, którzy, część ludzi, która bywała co roku na Wigilii w dworze w Petrykozach, że ci ludzie mogą się spotkać, zobaczyć, porozmawiać zarówno o Wojciechu Siemionie, jak i o tym, co słychać, co się dzieje. Jeszcze się spotkać, ponieważ dla wielu z nas jedynym miejscem, w którym się spotykaliśmy, to był dwór w Petrykozach. Nigdzie indziej się nie spotykaliśmy. To Wojciech Siemion był tym magnesem, który ściągał ludzi z różnych szuflad, o różnych poglądach politycznych, o różnych światopoglądach religijnych, nie wiem jak, różnych ludzi ściągał. Dla wszystkich miał czas, dla wszystkich było miejsce i każdy mógł z nim zawsze porozmawiać. Było to niezwykłe. Byłem kiedyś świadkiem, jak wtedy do szkoły teatralnej zdawałem i do Wojciecha Siemiona, do Teatru Małego, przyszła kobieta, która ewidentnie była niezrównoważona psychicznie. I zawracała mu głowę przez dobre 20 minut, a mieliśmy pracę, jakąś, nie, to już byłem w szkole wtedy. Mieliśmy ważną pracę jakąś do zrobienia i tego czasu brakowało, późno było. On z ogromną cierpliwością rozmawiał z tą kobietą, w końcu ona poszła i ja mówię, panie Wojtku, nie żal panu czasu na takie rozmowy, przecież widać było od początku, że ta kobieta popatrzył na mnie i mówi, tak, może masz rację, ale wiesz, od każdego można czegoś się nauczyć. Ja sobie wtedy naukę wziąłem do serca, oczywiście, że miał rację. Ja byłem zbyt młody, żeby to zrozumieć. Po latach rozumiem, że od każdego. Nawet od tego, którego na pierwszy rzut oka gotowi bylibyśmy odsunąć od siebie. Z powodu różnych stereotypów, przyzwyczajeń, nie wiem, z różnych powodów. Że każdego warto wysłuchać. I to był Wojciech Siemion. Było to niezwykłe. Te dzieci przychodzące do dworu. Ci ludzie z różnych szuflad. Rolnicy spotykający się z intelektualistami. To tylko tam, nigdzie indziej takie spotkanie nie mogło mieć miejsca. Brakuje go i to jest naprawdę puste miejsce i jak pokazuje życie, są ludzie niezastąpieni. Tym bardziej, że jak się przyglądamy dzisiaj temu, co się dzieje z językiem polskim, brakuje ludzi takich jak Siemion, strażników tego języka. Ludzi, którzy mówili my stąd, my Polanie, my z pola, my nie z miasta, z dworu co po niektórych. Język, który konserwuje wszystkie możliwe dialekty. Język, który te dialekty przetwarza. On był człowiekiem, który nam otwierał oczy na to, czym może być język. Ja już dzisiaj nawet wspominałem o tym, że był w jakimś sensie dzieckiem Tuwima. Dzieckiem poematu Słopiewnie. Nie wydziwiaj, nie wiesz mi za zło, że w podsłowia tego świata wlazłem. Że się ziarem i źródeł dowiercam, że pobożny jestem słowowierca, to oziemianie wszystko. To jest on. On był słowowiercą. Dosłownie tego słowa znaczenia. Także bardzo jestem wdzięczny naszym wspólnym przyjaciołom, że organizują tego typu spotkania, że jest okazja się spotkać, porozmawiać i przywołać tę niezwykłą postać. Niezwykłą, często zdarzało się wyśmiewaną. Zarzucano, a chłopek roztropek, taki wiejski, on taki ze wsi. On wiedział o tym, co mu się zarzuca i był dumny z tych zarzutów, bo jego wiejskość była najlepiej rozumianą polskością. Już szósty raz spotykamy się w ośrodku archidiecezji radomskiej Emaus w Turnie,
gdzie dzięki księdzu kanonikowi Radosławowi Walerowiczowi możemy podziękować i razem spędzić miłe chwile z przyjaciółmi Wojtka Siemiona w rocznicę po jego urodzinach. Co każdego roku, kiedy tutaj się spotykamy, mamy namiastkę Petrykos, dworu w Petrykozach, gdzie dwór tętnił poezją, sztuką, gdzie niezapomniane chwile, które przeżywaliśmy, zostają w sercu nam na zawsze. To niesamowite były spotkania z poezją i dzisiaj, kiedy ten krótki koncert wysłuchałam tutaj w czasie pomszy, krucho w gardle stanęła, bo nawet motylek, który nam towarzyszy od 6 lat, w czasie mszy przelatuje i siada, słucha tych naszych wspomnień i patrzy na nas, którzy tutaj się zbieramy, no wzrusza nas bardzo, bo to coś, myślę, że to coś znaczy. I bardzo się cieszymy, że jest tyle osób, które wspominają Wojciecha Siemiona, jest na pewno ich dużo więcej, ale my tutaj już od 6 lat w takim ścisłym gronie przyjmujemy każdego, kto do nas dołączy. No, możemy się pomodlić, możemy powspominać i bardzo chciałabym zaprosić na następny rok już wszystkich, którzy znali Wojciecha Siemiona, dla których jego poezja, jego twórczość była naprawdę czymś wielkim, bo tak naprawdę to sztuka daje wolność i ja przy takiej sztuce właśnie odpoczywałam i ładowałam swoje akumulatory. Dzisiaj tu jesteśmy w ośrodku Emaus, to jest w Białobrzegach nad Pilicą, Pilicę widać za nami i była msza się tu odbyła w małej kaplicy poświęcona pamięci Wojciecha Siemiona, który był, to że był wielkim aktorem wiedzą wszyscy, natomiast że był właśnie człowiekiem tak bardzo animującym kulturę, sztukę i przede wszystkim był omnibusem, on wiedział wszystko, miał niezwykłą pamięć. Marzyłam o tym, że myśląc, że będzie żył 100 lat, że po takiej albo i więcej, po tej długim jego życiu, jak myślałam, oddamy jego mózg do badania, żeby zobaczyć, ile zwojów tam było, bo na pewno więcej niż u każdego przeciętnego człowieka. No niestety stało się, że zginął w katastrofie w 2010 roku. I co roku tu przyjeżdżamy, żeby nie tylko go wspominać, ale próbować, nie tak udolnie jak mistrz, ale coś dzielić się słowem, poezją, dzielić się muzyką, śpiewem, pokazywać pamiątkowe zdjęcia Wojciecha, obrazy namalowane na jego cześć. No i tak zbiera się nas tu co roku gromadka. Żal, że nie ma samego Wojciecha z nami. Spotykamy się tutaj w gronie przyjaciół świętej pamięci Wojciecha Siemiona już od 6 lat. Tak się składa, że na krótko przed jego śmiercią byliśmy umówieni tutaj na spotkanie pod tytułem Poezja nad Pilicą. Niestety, bardzo krótko po tym spotkaniu, po tym umówieniu dowiedzieliśmy się o tragicznej śmierci tego człowieka, o którym można bardzo wiele dobrego powiedzieć, to co najważniejsze, przyjaciela wszystkich ludzi, człowieka, który w swojej wielkości był bardzo prosty i w swojej prostocie był bardzo wielki, powiem tak poetycko jak on. Dlatego też cieszę się, że to miejsce, które jest naznaczone też wielką osobowością świętego Jana Pawła II, wybudowane w hołdzie naszemu papieżowi. To miejsce również przypomina zmarłego niedawno księdza arcybiskupa Zygmunta, który tutaj zainicjował budowę, jest twórcą tego ośrodka. I cieszy mnie to, jako gospodarza, że możemy tutaj w tak znamienitym gronie przyjaciół spotykać się, wspominać, ale i modlić się za świętej pamięci pana Wojciecha Siemiona. To bardzo miłe, że w tych czasach obojętności i braku dobrej pamięci, że właśnie w takim gronie możemy tutaj wyrazić swoją dobrą pamięć, wdzięczną pamięć o takich ludziach jak pan Wojciech Siemion czy ksiądz arcybiskup Zygmunt. I temu miejscu patronuje święty Jan Paweł II, który zawsze nas uczył tej dobrej, wdzięcznej pamięci o ludziach,
wielkich, ale i o tych ludziach spotykanych na co dzień w naszym życiu. Wspomnienie o Wojciechu Siemionie, wspaniałym człowieku, szlachetnym, który dbał o to i uczył nas szacunku dla drugiego człowieka, dla sztuki, dla każdej chwili spędzonej w życiu. Wojciech bardzo uczył też pracowitości. To muszę podkreślić, byłem zafascynowany, kiedy pewnej nocy wstałem i idąc do kuchni, żeby się czegoś napić, zauważyłem, że Wojciech siedzi przy stole w jadalni i ćwiczy pamięć. Uczy się tekstu, który nie był mu potrzebny w danej chwili. Po prostu to robił dla treningu w swojej wspaniałej pamięci. Bardzo mnie tym wzruszył i krótko mówiąc, poczułem się głupio, że ja, młody szczun, tyle nie pracuję, co ten starszy pan, który uczył ludzi mówić poezję. Dziękuję. Obraz, który widać za mną, to jest praca, która powstała na gorąco zaraz po śmierci Wojtka Siemiona. Wojtuś był kolekcjonerem starych świątków, rzeźby ludowej, a tutaj nasza znajoma Ewa Wolf uwieczniła go takiego zadumanego jak świątek na progu swojego domu. Peleryna czarna i kapelusz to były jego znaki rozpoznawcze. I tutaj duch Wojciecha unosi się w tej pelerynie, której wiązadełka gdzieś w znak nieskończoności się układają. To taki mój sposób odreagowania tej bardzo bolesnej dla nas śmierci. A tu petrykozy magiczne. Petrykozy, które miałam szczęście odwiedzać często, malować tam na miejscu. Pokazane o różnych porach dnia i roku. Pokazujące jak poetyckie, pełne muzyki to miejsce było. A tutaj taki nieduży w tej skali akurat obraz pokazuje fragment tego, co się działo podczas niezwykłego jubileuszu Wojciecha, który trwał 6 dni. Tam był Dzień Ludowy, był Dzień Poetów, był i Dzień Malarzy, kiedy czytaliśmy po raz pierwszy publicznie poemat rotmistrza Pileckiego Sukurcze. I tłum malarzy zgromadzonych u stóp dworu w tej gorącą lipcowe południe malował wrażenia z tego spotkania. Natomiast tu na niebie uwieczniony jest życiorys rotmistrza z jego zdjęcia pastelowej barwie przedwojenne, potem czarno-białe już oświęcimskie i czarno-czerwone z katowni komunistycznej. Także dwór Wojciecha, sam Wojciech był nieustającą inspiracją dla wszystkich, którzy tam przebywali, a same petrykozy były taką arką dla wszystkich uciekających z oceanu, z potopu, szmiry, byle jakości, codzienności. I za to Wojciechowi nigdy nie przestaniemy dziękować całym sercem i na pewno nigdy nie przestaniemy o nim pamiętać. Syn Wojtuś, jak wiadomo, poeta, przyjmował gości całego świata, poetów. Nie znałem go wiele lat, znałem jako, że jest, kim jest, ale osobiście nie można się było spotkać. Nie chciałem się, jak to się mówi, chciałem kogoś wprowadzającego. Ale tak się składało, że nie tego. I przypadkowo wracałem starszyna do siebie, do gospodarstwa. Ktoś mnie zatrzymuje, poznaje. Wojciech Siemion na autostopie. No, mówi, samochód mi się popsuł, do warsztatu oddał, musi pieszo kawał drogi iść tam. Żona ma wyjść po niego, ale ja mówię, panie Wojciechu, czy ja pana poznaję? Ja pana zawiozę do domu. Tak. I przejeżdżamy akurat koło miejscowości Jeżewice, gdzie moje gospodarstwo się znajdowało. I mówię, tutaj ja tu gospodarzę. I pojechaliśmy dalej. Pokazałem jeszcze gospodarstwo takie brata, też mu się ze stawem dużym, on mówi, ja takie same mam, też stawy są tego. Ale tak się złożyło, że za tydzień dzwoni moja małżonka, ta telefon, mówi, przyjeżdżaj szybko, bo jest u nas Wojciech Siemion
z żoną, popsuł im się samochód, koło nas tam prawie pod bramą. No przyjechałem, co się okazało? 100 metrów od tej drogi, gdzie ja to gospodarstwo posiadałem wtedy, na coś najechał, rozwaliło mu się całkowicie koło, bo ponad razy na felze tam dojechał. No i tam miałem pracownika, takiego Ukraińca, bo tam przy jabłkach pracował, mechanikiem dobry był. Tego migiem mu zapasowe tam koło u mnie było, zreperował mu, z tego jak przyjechałem, to już było wszystko gotowe. No i co się okazało? Że przez te właśnie, nie wiem czy to przypadek, czy to akurat pod tym, przy drodze, do której do mojego gospodarstwa się jechało, czy to może z góry ustalone, żeby zawrzeć. I jak zawarliśmy tą znajomość, no wtedy jak zawiozłem go do domu, co pierwszym razem na tym autostopie tak zwanym, i poznałem się z żoną jego, z tego i mnie zapraszali, ale jakoś się złożyło, że przez ten tydzień oni trafili do mnie. No i tak, jak to się mówi, do grobowej deski. To było jakieś 10 lat przed tym. No i od tamtej pory, z tego później, no tak nieszczęśliwa, co to mówić, no, śmierć z tego. Mógłby żyć jeszcze. Pożyczałem mu, zresztą mu się samochód tam psuł często, no bo no dłuższe opowiadanie, tam rodzinne sprawy. Ja mu swojego pożyczałem i mówię, żeby taką miałem Polonę za drugiego. Pan jeździ, mam drugi. No i tak, żeby on jeździł moim, ja tak mówię, to by żył do dzisiaj. No, takie są przypadki, ale może tak musiało być. Trudno powiedzieć. Także się bardzo zaprzyjaźniliśmy. No, taki przypadek, że w czasie no, śmierć po śmierci poproszono mnie, żebym zrobił krzyż partyzancki na grób, gdyż sobie kiedyś mówił do żony, że do drugiej żony, pani Basi się nią, że chciałby być pochowany, żeby taki krzyż na jego grobie stanął, aż on w czasie okupacji walczył w batalionach chłopskich, wielu tam uratował żołnierzy z zasadzki niemieckiej. Chciałby, żeby taki krzyż na jego grobie stanął. No i do dzisiaj stoi na Powązkach w Alei Profesorskiej Rzozowy krzyż partyzancki. Wszyscy żałujemy, że jego nie ma. Zresztą to jest na opowieść, na książkę. Co tam się przez te 10 lat znajomości do jego śmierci, co tam się działo, jakie tam się odbywały kolędowania przez 36 lat na Wigilię. Zjeżdżali się może ze wszystkich odcinków telewizyjnych aktorzy znani, śpiewali kolędy od wieczora do samego rana. Sylwestry odbywały. To z poezją było. To było niespotykane. Tam nikt nikogo nie za. Tam jeden się drugiego pytał, czy co tam będzie się odbywało w Petrykozach, czy tego, czy można przyjść, czy tego. To był dzień, to był dom otwarty. To był, no, ja słowami, może jakbym pisał coś, to zawsze by ta pamięć wróciła. Nie wszystko się pamięta. Ale tyle, wspomnę o kolędowaniu. Tam było tyle kolęd i pastorałek śpiewanych, że nie wszyscy wiedzą, że tyle istnieje. No. Co by powiedzieć, no. Także ja wspominam go i z tego. Zresztą co było potrzeba we dworze różne. To był
duży obszar, to był drzewostan kilkusetletni. No takie, że na przykład drzewo się zwaliło do stawu, lipa 200-letnia, bo podgniły korzenie z jednej strony. Trzeba było, mówi on, 200 lat to drzewo, to ta lipa rosła, nagle no trzeba coś zrobić, żeby go podnieść, przywiązać tego. Podnosiliśmy takie, ratowaliśmy takie drzewa. Do dzisiaj rosną. No, tylko jego nie ma. No. Jak były jego na 80-lecie rocznica jego urodzin, to cały tydzień imprezy trwały, tak zwane poetyckie i inne. Tam się zjeżdżało razem ze 3000 ludzi, aktorów, rządu przyjeżdżali. Tam był pan Struzik, pan Pawlak, aktorzy. To było coś niespotykanego. No, to już nie wróci. Zresztą, co najważniejsze, pan świętej pamięci Wojciech Siemion założył tak zwaną Unię Poetycką Szkół Ponadpodstawowych, liceum, gimnazjum, które dwa razy do roku przedstawiały swój jakiś program poetycki, czy taneczny, czy no, bez tego zapraszani byli na to znani ludzie, czy poeci, czy malarze, czy tego. Każdy z tych przygotował kilka prac do losowania przez te szkoły. To sobie szkoły normalnie pootwierały sobie sale muzealne, czy z obrazami z tego, czy książki poetyckie różne dostawali w nagrodę, że coś, jakiś program przygotowywali. I on powiedział, jeżeli 100, powiedzmy, występuje tych dzieciaczków, czy tej młodzieży i chociaż jeden złapie tego bakcyla, to mówi, mnie się serce raduje. Przyjaciel, mogę powiedzieć, Wojciecha Siemiona, autor dwóch książek, które po tej tragedii z Wojciechem Siemionem i z jego dworem są bezcenne, bo są jedyne, które mówią o tym, jak ten dwór wyglądał, jak toczyło się życie Wojciecha Siemiona. No, co jeszcze mógłbym o sobie powiedzieć? Przez skromność to w zasadzie nic nie powinienem mówić, ale powiem, że miałem zaszczyt odbyć z nim cały szereg koncertów poetyckich, w których to recytowaliśmy wspólnie z Wojtkiem moje wiersze. Dzięki niemu jestem w tym miejscu, w którym jestem, bo to stałem się reemigrantem, czyli reemigrowałem do Polski. To właśnie zasługa Wojciecha Siemiona, i z czego ja się oczywiście bardzo cieszę, bo jest mi teraz w Polsce bardzo, bardzo dobrze, aczkolwiek no problematycznie.